bitch, I bet I would. On the low, what's up with you, ho? Bitch, you smoking dro. Bitch, you know, bust like 44 when I spit that flow, cause we go hard like that. To jest DMF Max. Hit za hitem. Italo Brothers, Sleep When You're Dead. I wish it hard tonight. I wanna see the morning light. I wanna feel real love. I just can't get enough. Alright, I'm in over my head. Hey, but we sleep when we're dead. Oh, I'm in over my head. Hey, but we sleep when we're dead. La 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 la. Ten utwór powstał dla tych, którzy uważają, że spanie jest przereklamowane. Italo Brothers i Sleep When We Are Dead w RMF Max. Chociaż swoją drogą mam wrażenie, że na przykład Dawid Miązek też czasami nie śpi. A co robi po nocach? No gra! To na pewno po to, żeby mógł potem Wam opowiedzieć, co nowego i dobrego słychać w świecie gier. Czas na Max Games. Max Games. Owszem, zdarza mi się grywać po nocach, ale czasem robię też inne rzeczy, ale to poza anteną już może. Teraz recenzja gry, na którą, nie ukrywam, czekałem bardzo, może nie jest zapartym tchem, ale jednak sporo sobie po niej obiecywałem. Chodzi o Homefront The Revolution. I teraz, czy oczekiwania zostały spełnione? I tak, i nie, ale do rzeczy. Homefront The Revolution to jest sequel ciekawej i fajnie przyjętej strzelanki Homefront sprzed kilku lat. Znów musimy ścierać się z żołnierzami północnej Korei, którzy dokonali inwazji na Stany Zjednoczone. Oczywiście fabuła może wydawać się głupia, ale twórcy dają nam po prostu alternatywną wersję historii, w której północna Korea jest gospodarczą potęgą, która najpierw ekonomicznie i technologicznie, a potem militarnie uzależniła od siebie USA. W grze wcielamy się w partyzanta filadelfijskiego ruchu oporu i jak to partyzant musimy działać z zaskoczenia, cicho, skutecznie, nie ma mowy o wjeździe na pełnej adrenalinie w tłum wrogów, bo to zawsze skończy się zgonem. Niesamowity jest tutaj klimat osaczenia, bo kryjemy się przed wrogimi patrolami czy kamerami na budynkach, albo dronami. Całość dzieje się w otwartym świecie. Mamy do dyspozycji oczywiście odpowiednio pomniejszoną Filadelfię z placami, ulicami i dzielnicami. No i właśnie kolejnych dzielnic odbijanie jest naszym podstawowym zadaniem. Czasem wystarczy przejąć wrogi posterunek, żeby ograniczyć tam napływ wrogów. Czasem, zanim to zrobimy, to musimy jeszcze przeprowadzić kilka akcji dywersyjnych, żeby zyskać przychylność ludności. Od razu mówię, że wielbiciele serii Far Cry poczują się tutaj jak w domu. Posterunki, otwarty świat, cała mechanika gry to jest po prostu kopiuj wklej z Far Cry. Tylko z tropikalnych wysp,
Himalajów czy afrykańskiej sawanny przeniesiony jest Fair Cry w serce miasta. Od razu mówię, że ja w takiej inspiracji nic złego nie widzę. Skoro pomysł działa, no to można go pożyczyć i udoskonalić. Tylko właśnie, czy w Homefroncie go udoskonalono? No nie do końca. Zaletą gry miał być na przykład crafting broni. Każdy pistolet czy karabin można dowolnie ulepszyć, dozbroić, zmodyfikować i to jest naprawdę fajne i działa. Problem jednak w tym, że możliwości jest trochę za mało i po kilku godzinach grania nasza broń jest już zmaksowana i nic lepszego nie będziemy potrzebować. Inna rzecz, przejmowanie stref czy posterunków. Na początku trzeba się nakombinować, zaplanować, żeby taką strefę przejąć, a później z każdą kolejną to robi się coraz bardziej schematyczne i w zasadzie odfajkowujemy kolejne strefy. One nie stanowią zbyt wielkiego wyzwania. Mimo wszystko, żeby minusy nie przesłoniły nam plusów, może i Homefront The Revolution wcale nie jest taki rewolucyjny, jak się zapowiadał, ale i tak jest dobrą, może nawet bardzo dobrą grą, a dla fanów serii Far Cry to w ogóle absolutny must have. Może jest trochę powtarzalny, ale i tak gra się przyjemnie. Ja go oceniam na 4 z plusem, a zastanowiłbym się nawet nad 5, ale niestety programiści się trochę nie popisali i na tym etapie gra jest pełna błędów, bugów. Także rada ode mnie, kupujcie, spodoba się wam, ale z graniem poczekajcie jeszcze 2 tygodnie, powiedzmy, aż wyjdą łatki i poprawki, bo w przeciwnym razie możecie się trochę momentami zirytować. Max Games. The kisses of the sun were sweet, I didn't blink, I let it in my eyes. Like an exotic drink, the radio playing songs that I have never heard, I don't know what to say. Oh, not another word, just la la la. La 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 la
We used to be crazy.